Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkej. No i po raz kolejny gramy w Sekiro. A więc cóż, ostatnio no po prostu udało nam się pokonać w końcu tego wiernego przeciwnika, na którym naumierałem się strasznie dużo. Emma ostrzegła nas przed konsekwencjami, powiedzmy, umierania, że coś tam może się stać. No, mamy shurikeny wbudowane w rękę i takie tam szczegóły. No cóż, od was dowiedziałem się, że tak, konsekwencje umierania naprawdę istnieją, dlatego postaram się nie umierać zbyt dużo. A w tym momencie po prostu, no, lecimy dalej ze zwiedzaniem. Nie ukrywam, pewien moment tego wszystkiego będę nagrywał ponownie, gdyż no miałem nagrane parę minut, dlatego może stan wszystkiego, co tu mam, się trochę różnić od tego, co było ostatnio. Gdyż no właśnie, nagrałem trochę, dosłownie dużo odcinka, po czym no OBS zdecydował, że wykrzaczy, a przez format nagrania, który zazwyczaj używam, no nie dało się odzyskać i no tyle. Więc cóż, jaka to jest konsekwencja? Kto to wie? Wiem tylko, że mam uważać na umieranie. I cóż, w sumie to tyle ze wszystkich zmian odnośnie no ostatniego odcinka, a teraz. Chociaż nie wiem, czy w ostatnim odcinku udało mi się zrobić cios z wyskoku, taki skrytobójczy. Wybaczcie, jeśli słychać jakiś hałas, ale to rodzinka jak zwykle. A więc cóż. Jedyne, co tak właściwie mnie tutaj spotkało, to właśnie tutaj walczyłem z nimi i dosyć interesujący nowy oponent się tu pojawia, z którym, nie ukrywając, mam nie lada kłopoty, od kiedy go tylko zobaczyłem. No, Sekiro, proszę cię. No nie dawaj, nie daj się osobom tak pomiatać tym wszystkim jełopom. O, widzicie tego pięknego oponenta? Tego takiego dużego? To właśnie on. Ja. Oj. Super. Nie umieranie póki co idzie mi świetnie. Normalnie powinien dostać jakiś order nieumierania czy coś. Ja to wszystko. No także no. To ten, to ja się może wycofam. Skoro i tak już jestem taki bliski śmierci, to chociaż ten jeden raz spróbuję nie zginąć. Zresztą, jeśli chodzi o to śmierci, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze napisał, ale ja widziałem komentarz od, powiedzmy, specjalisty, przynajmniej w moim odczuciu, od gier From Software, w szczególności Dark Soulsów, czyli Bliss113. Znany też u nas jako, powiedzmy, chociaż nie wiem, czy to tak odpowiedź stosownie mówić na odcinkach, pseudonim, który tak został nadany wśród znajomych. No tak, miałem okazję częściowo się chociaż zapoznać z panem Blizem, no ale kontynuując. No. Wybaczcie, ale... Wybaczcie, ale siostra tak marudziła, że normalnie nie dało się funkcjonować. Dobra, sprawdźmy. I proszę. Kto był cios z pseudo wyskoku. Może tym razem pójdzie lepiej. No. Dosłownie walczyłem tutaj, nie zdążyłem na tak widzicie pozbierać śmieci, więc co my tu mamy? Balon bogactwa Mibu. Balon Mibu, wypełniony wodą ze źródła, przepojony błogosławieństwem bogactwa. Jeśli ktoś przekuje żółty balon Mibu i pomody się skropieni wodą, będą przez pewien czas trzymać więcej monet. Mibu oznacza wodne życie lub życie zrodzone z wody. Właśnie nie uważa się, że woda ze źródła winna być obiektem kultu. O, dziurka. To fajne. Ale cóż, no, więc... Niestety jestem trafiony, co oznacza, że trzeba chlać. Jak prawdziwy chlacz bądź chlejok.
ale który to ja nie wiem. No i po prostu muszę się jakoś ich pozbyć. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby się wdawać w otwartą konfrontację. Nie to, że tego nie chcę, no ale rozumiecie. Bądź co bądź, to nie są Dark Souls'y, gdzie no, konfrontacja jest częścią gry bezpośrednio. Sekiro chyba da się robić to wszystko bardziej po kryjomu. Przy czym podkreślam, da się nie oznacza, jest to konieczne. Jak widzicie, ja walczę tutaj powiedzmy twarzą w twarz, pomimo tego, że niby bohater jest shinobi, co oznacza bądź co będzie jednak kogoś takiego bardziej skrytego. No gdzie jest? Grubasek. Nie to, że za nim tęsknię, ale zazwyczaj tu był. No i wyszło szydło z worka. A jeszcze ten. Nie, to ten jest dużo prostszym oponentem do pokonania niż... Oj, dobra. Dobra, nie wiem jak z tym walczyć, więc... Najprościej będzie, jeśli będę walczył w ten sam sposób, jak raz udało mi się go pokonać. Prawie. Żeby nie było nie, nie umarłem wtedy. Bo to było już po zdobyciu informacji, jakoby śmierć miała być naprawdę niebezpieczne. Więc cóż... No, może po prostu... Ja ucieknę ponownie. I po prostu, no, zajmiemy się czymś innym. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Usiądę, odpocznę i tym razem może, wiecie, spróbujemy się przekraść, gdyż, no, nie chcę zginąć. Tyle razy ostatnio naumierałem na tym gościu całym złym, niedobrym, że po prostu, no. Sądzę, że na, jak na trzeci odcinek, to wystarczająco śmierci było już popełnione ich w drugim. Chociaż kto wie, może warto byłoby umrzeć i zobaczyć sobie, co to za ciekawostka jest. Chociaż zazwyczaj jeśli się ginie, to nic przyjemnego nie jest, patrząc na to, jak to było chociażby w pierwszym czy drugim Dark Souls, chociaż raczej w drugim, gdzieś tam procentowo to zmniejszało życie. A, jak fajnie się skacze z tą łapcią. Dobra, jak mówiłem, tym razem chcę spróbować tu przejść... po cichu. No, myślę, że mi się to nieźle udało. Tak więc też, no... Żeby nie było... Wyeliminuję tylko tych najgroźniejszych, czyli tych z bronią palną. Po czym mam nadzieję, że uda mi się uciec, tak. Jakieś bezpieczniejsze obszary. O, nowy cukierek. Arcykapłan Senpao dał te cukierki grupie niskich, ale wprawnych zabójców. Cukier na pewien czas wycisza i maskuje obecność, utrudniając wykrycie. Ugryź cukierek i przyjmij pozycję Gaichina, by otrzymać jego nieludzkie błogosławieństwo. Zabójcy wykonują brudną robotę w świątyni Senpao. Dawni strażnicy stanowią teraz przedłużenie woli mnichów, szukających nieumarłości. No, oni szukają nieumarłości, a w Dark Souls, no... Wszyscy zastanawiają się, jak się pozbyć nieumarłości, także no... Widać trochę rozbieżność... Wiecie co? Chyba tu utknąłem, także no... Pora przetestować posążek Buddy. Czemu posążek powrotu. Niech będzie to zwykłego posążka, ale zobaczymy, czy czegoś nie stracę. Gdyż zazwyczaj to przychodzi z wielkim kosztem. I uwaga, uwaga, co znowu stracę? No bo to było nasionach. Żywotność, postura. Chyba nic nowego. I... O, nic nie straciłem. A i w ogóle swoją drogą, mamy level upa. Nawet nie zwróciłem uwagi. I nawet żadnego komunikatu nie było z tym level upem. Nic. Nul. Zero. Tak więc, no cóż. Tym razem spróbowałbym może podejść do sprawy całkowicie inaczej. I może nawet rzeczywiście pójść tutaj na cichca.
Nie wiem, na ile to się uda. Ale to mogło być interesujące, co przeżycie. Żeby dostać się tu na Cichsa. Oczywiście, jeśli mi tu przyjdą, to ja nie. No nie będę jakoś uciekał przed walką, ale. No nie będę też jakoś szczególnie prowokował bitki. O, zamordowali kolegę, dobra, chodźmy dalej. Nie, no, jakie to uwielbiam. Chyba we wszystkich częściach gier From Software, wszędzie, gdzie tylko kojarzę, przeciwnicy byli takimi idiotami. No super, zostałem zauważony. Ja mam nadzieję, że... nie pójdą po grubasa. Bo dopóki jego nie ma w bitwie, to... no jak widzicie, dopóki jego tutaj... no cóż, dopóki właśnie grubaska nie ma, no to... widzicie, jak ja działam w bitwie. Nie dosyć sprawny, musicie przyznać. Nie no, wybaczcie, ale oczywiście rodzinka musi się znowu przedrzeźniać, wrzeszczyć, kłócić i w ogóle, dlatego wszelkie hałasy powodowane nimi. Chwila, nie, stop, to jest coś do interakcji. O, ludź. Somebody there. Yes. That voice. No. Could it be? Sir, my name is Inosuke Nogami, a vassal of the Harada family. Or at least I was. I ask a favor. Might you look in on the old lady in that house? She's my mother, but her mind is failing. She cannot tell one from another. Ah, sir, please. She doesn't know who. She may have lost her mind. Super, kolejna osoba. Nieźle. No więcej NPC-ów niż przez większą część gry w Dark Soulsy. Oh, is that you, Inosuke? My son. Have you seen the young master? I am not your son. There you go again, Inosuke. Nie, jakaś po prostu babcia. I'm getting senile, but a mother knows her own son. Well, anyway, take this bell. It's a charm I made with the young master in mind. Please, offer it to Buddha for his sake. O. Dzwonek mi wsadziła w brzuch. O, dzwonek panicza. Dzwonek otrzymano od starszej kobiety, która prosiła, by ofiarać go Buddzie. Dzwonki chronią swoich posiadaczy dzięki boskiej opiece Buddy. Gdy ktoś zajdzie, znajdzie dzwonek należący do innej osoby, zwykła uprzejmość nakazuje, by ofiarować go w jej imieniu Buddzie. Rzeźba z zaniedbanej świątyni może wyjaśnić, jak należy to zrobić. No cóż, chyba mamy powód, żeby wracać. Ale zanim coś, to jeszcze pozwiedzajmy sobie trochę. Super, wściekłe koguty. Ja jeszcze... Nie ma takiej opcji. Nie zginę od wściekłych kogutów. Super. Normalnie super. O, kasza. Więcej kasy. Jeszcze więcej kasy. Nie, dobra, bez jaj. No, ale fajnie, mam trochę sakiewek. Chyba i tak nigdy ich nie użyję. Znając mnie. I w sumie... nie wiecie co, chciałoby się zwiedzać dalej, poszukać posążka. Dobra, wiecie co, jak znajdziemy następną tą figurę rzeźbiarza, to pójdziemy tam. A, okej. to ja może lepiej będę miał. Nie chcę walczyć z armatą. Nie. Aż za bardzo przypominają mi się te wszystkie... wiecie co, idziemy do tej świątyni. Aż za bardzo mi się przypominają te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, przez które przechodziłem w Fortecy Sena i innych miejscach związane z mechanicznymi rzeczami. Nie, dzięki, nie. Jeśli wiecie coś, jak chcecie się tym zająć? Teksty ezoteryczne, blokują nowe drzewka umiejętności? Poziom odblokowania drzewka? Jakiś taki malutki spoiler, patrząc na to, że jeszcze nie mam żadnego, ale warto wiedzieć. Zobaczmy, czy ma coś chce. Dobra, nic nowego. I was told to offer it. Ha, dzwonek, jak mnie. Does it hold any significance for you? If it does,
talk to the sculptor. He is quite knowledgeable when it comes to Buddha. O. Nie sądziłem, że będziemy jakiś dialog, skoro to do niego miał iść w tej sprawie. What is it? Seems to me your battle sense has returned. Będę w dialog. Like a shinobi than before, if only a little. Take this. O, no proszę, proszę, zazdroczny tekst Shinobi. Tajemna księga oprowisująca różnorodne techniki, którymi posługują się Shinobi, umożliwia poznawanie umiejętności stylu Shinobi. Księga zawiera najpilniej strzeżone tajemnice sztuk Shinobi, takie jak ataki wykonywane w locie, czy sposoby pozostawania w ukryciu. Samuraje nigdy nie stosowaliby takich technik. What is it? Shinobi techniques recorded within are fighting techniques that cannot be performed by samurai. Fajnie. Normalnie fajnie. Shinobi aren't the only ones with their own fighting techniques. Fajnie, no i teraz właśnie uczą, co jak. Chyba? Tak. Ezoteryczne teksty szkół walki pozwalają na naukę dalnego stylu za pośrednictwem menu umiejętności w posążku rzeźbiarza. Za każdego pokonanego wroga zdobywa się doświadczenie umiejętności. Odpowiednia ilość tego doświadczenia daje punkty. Będę pomijał już umiejętności. Punkty te można użyć do odblokowania nowych umiejętności. Niektóre można nauczyć się dzięki znacznym przedmiotom lub pokonanym wrogom. U, fajnie. Dobra, wiecie co, w takim razie nawet nie będę zwlekał, po prostu idziemy levelować. Level up. No, umiejętności, zobaczmy. Nowe umiejętności można przyswajać za punkty w menu. Trzeba mieć odpowiednie teksty, bo odblokować nowe szkoły walki. Są trzy rodzaje umiejętności: sztuki walki Shinobi oraz umiejętności bierne. Zwykłych sztuk walki można używać po wybraniu ich w ekwipunku. Okej, czyli pewnie nowe miejsce się odblokowało. Dwa pozostałe rodzaje umiejętności dają efekt przez cały czas od momentu ich poznania. I zobaczmy, co mamy. Dobra, może zacznijmy od tego, jak to na to było. Daje sztukę walki wirujące cięcie. Wirujący atak, który pozwala uderzyć w kilku wrogów naraz. Energiczne cięcia wykorzystujące siłę wirowania rażą wielu wrogów, zadając im duże obrażenia nawet wtedy, gdy się osłaniają. Uuu, fajne. Shinobi otoczony przez wrogów może w ten sposób uratować sobie drogę do zwycięstwa. No, niezłe. I tutaj w ten sposób sztuka walki, w której w końcu wykonuje cięcia podczas pełnego obrotu, wokół własnej osi, nieźle. A tutaj... Kontra Mikikiri? Nie, Mikiri, okej, dobra. Pozwala skontrować pchnięcie przeciwnika poprzez nadetnięcie na jego broń. Poważnie narusza posturę wroga. Dokładna ocena szybkości pchnięcia jest niemal niemożliwa, chyba że ma się wzrok Shinobi. No i B, gdy trafi pchnięcie wroga, kontra Mikiri. Nadepnij na miecz, by zneutralizować pchnięcie i zadać dużo obrażeń posturze wroga. Wiecie co, no ale to wymaga dwóch, to bierzemy to. No i nowe, skok z odbiciem. Dobra, wiecie co, nie chcę mi się tego czytać, sami zobaczcie sobie. I tutaj... A, dobra, to po prostu więcej tych całych duchów. Dobra, to... Dobra, wiecie co, no ja już po prostu sprawdzę sobie co i jak. Aż zbytnio mi to zachęca. Fajne! Ciekawe, czy jesteś skuteczny też przeciwko jednemu wrogowi. No ale dobra. To teraz, skoro już to zrobiliśmy, mieliśmy jeszcze pogadać chyba z nim w sprawie dzwoneczka, więc no. I can hear the ring ring of a bell chime. You mean this old bell? An old woman asked me to offer it to Buddha. That bell. Have you seen it before? No. It is unfamiliar. It appears the bell disagrees. I think it's trying to tell you something. What? Okej, to jest naprawdę ciekawe. Buddha near the wall is different from the Buddhas I make. It was carved by the hand of the true sculptor. No, bo tu chyba nic nie ma. No matter what I do, thus Ulanto. Another talent. Wiecie co, nie no. Dzwoneczek chce mi coś powiedzieć. Aż zobaczymy co i jak. Close your eyes. Hear the bell speak to you. Swoją drogą przyjrzałem się dokładnie tej postaci. Chyba faktycznie on nie ma ręki, tak jakby oddał nam swoją. A po prostu tak mi zastanawia, skąd on miał te teksty? No ale cóż. Modlimy się do dzwoneczka. The bell's chime will stir your thoughts. And awaken old memories
from their slumber. No proszę, proszę, przerzucił nas w przeszłość. Jej, pastylki! I też dwie. No cóż, więc znaleziono posąg. Chyba w sumie tyle, możemy szarżować dalej. Wsiadłeś od Hirata? Chwila. A czy przypadkiem ten gościu, z którym gadaliśmy, nie był z rodu Hirata? Nieważne. Dobra. Więc spadamy! Hop! Mam gałąź. Wybaczcie, znowu zaczynam wariować ludzie z domu. Ale cóż. Hop! Kolejna gałąź, kolejna! Złapię, złapię, złapię! Udało się złapać, nieźle. No i chyba teraz już mogę zeskoczyć. Jest tu coś ciekawego? Cokolwiek, jakieś złomy, niezłomy? Coś, co bym mógł podnieść? Nope! Chyba nie ma. Dobra. No to idziemy dalej. O, przedmiot! Popiół. I... jakiś gościu? You're the son of... Owl. Nie przypomina wam kogoś? No nie wiem, na przykład tego gościa, który... ukradł nam naszego pana. Dziwnie to brzmi, patrząc na to, że gramy człowiekiem, no ale tak. Nie, naprawdę nie jest podobny? Bo mi się wydaje, że trochę jest. What happened? Thieves. At Hirata Estate. You must hurry. The divine error. What year is it? What year? An odd question. Tell me. It's the year of the Dragon Spring Pilgrimage. The Dragon Spring Pilgrimage? That was 3 years ago. What is this? The sculptor mentioned an old memory. I don't remember any of this. But it appears this is the past. No cóż. Ciekawą miałeś przeszłość, gościu. Ryb, 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 ryb. Wiecie co, nie wiem, czy da się tu pływać. Nie wiem, czy chcę sprawdzać, ale spróbujemy może. Wiesz, chyba da się pływać, ale... O, uciekła ryba. Ale ja wolę nie sprawdzać. O, pochodnia! A kiedy ja dostanę swoją? No chyba gra mnie nie lubi i nie dostanę. U, proszę, proszę, proch gaśniczy. Lekarstwo na obrażenie od ognia. Leczy stan anormalny w płomieniach. Na pewien... zwiększa odporność na ogień. Zmniejsza obrażenia dodatku z użyciem ognia i spowalnia wskaźnik płomiennik. Na polu bitwy używany jest ogień, proch gaśniczy jest niezbędny do tego, by przeżyć. Okej. Okay. Coś mówi, że tutaj chyba będzie dużo ognia, patrząc na... olej. Zwykły olej. Gdy dzban pęknie, olej pokryje wszystko wokół ubranych. Olejem można łatwiej podpalić, dzięki czemu bla bla bla. No po prostu... olej jest po to, żeby ułatwiać spalenie wrogów albo samego siebie. A przynajmniej tak da się to wywnioskować. O, piesły! Cóż, stwierdzam, że tutaj piesły nie są aż tak denerwujące, jak były w Mrocznych Duszach raczej. Oczywiście nie gwarantuję, że tak nie jest, czy coś, ale... no, aż takich problemów z nimi raczej nie mam, jak miewam w Dark Soulsach. Wiecie, starba mnie tak zaintrygowała, że no, jest tutaj całe miasto, wszystko atakują, złodzieje i w ogóle. No ale wybaczcie, nie jestem w stanie... O, balon mienia. Mibu. Balon Mibu wypełniony wodą ze źródła. Przepojony błogosławieństwem pomyślności. Jeśli ktoś przekuje intensywnie zielony balon Mibu, pomodli się skropieni wodą, będą mieć większe szanse na zdobycie przedmiotów. Fajne. A tam to już było, więc nic nowego. Uwaga, uwaga, muszę to sprawdzić wręcz. Proszę, proszę, można pływać.
Wiecie co, nie wiem, co jest z tą rybą, ale raczej mnie tu nie zadowala. Dlatego cóż, wiecie co, ja ją zostawiam, ale... Ale obecnych w tym miejscu prosiłbym o to, żeby no jednak podzielić się ze mną informacjami na temat tej całej ryby, bo... No, tak nie ukrywając, zaciekawiło mnie to. Aż chyba nadto. Więc, no. O, ryba. Chyba zabrzeli wszystkie posążki, te wszystkie shuriken na tą rybę. I dalej nic. Nie, ale... Naprawdę, jeśli będziecie mi wiedzieć, o co chodzi, to błagam, powiedzcie. Bo ta ryba mnie chyba bardziej zaciekawiła niż nawet same w sobie przygody ostatnie. Gdzie ona jest? O, wróciła. O, trafiłem! Uhuhu. O, wybaczcie. Łuska karpia skarbów. Błyszcząca łuska karpia skarbów. Dla niezwykłej osoby to tylko piękna łuska, jednak wśród tych, którzy sławią pewnego pana, takie łuski uważane są za jedne z najcenniejszych rzeczy na świecie. Dlatego być może warto je zbierać. Dobra, wiecie co, chyba już się dowiedziałem wszystkiego, co chciałem wiedzieć. Przedmiot! Ja chcę przedmiota! Kolejna łuseczka. Jakie fajne. I dalej nie mogę płynąć. Nie po czym nie zmarnowałem chyba w takim razie wszystkie te całe swoje aktywatory umiejętności, tak? Nie pamiętam, jak to się nazywało, te duchy czy coś. Jezu, ale nie sądziłem, że w tej grze będzie można pływać. Czy to była kolejna? Nie, tym razem to... Tym razem to nie może być ta ryba. A, jednak... Kup przedmioty za łuski, no bo wiecie co, chyba tak nie musicie nic mówić, bo znalazłem. Eteryczne przejście? Instrukcja upniaśniająca sztukę walki, eteryczne przejście. Poznaj się po zdobyciu tego tekstu. Prawa część maski? Fragment całej maski tanecznej. Maska musiała już być na kilka powodów. Wygląda jak jej prawa część. Fajne. Czerwona tykwa. Wygięta podniszczona czerwona tykwa wypełniona wodą mleczną. Warto zupełnie się w trakcie odpoczynku. Powinien wskaźnik płomieni i nieznacznie zwiększyć nogi. Nie może... kolejny przedmiot. Fajnie. Kolejny przedmiot, tym razem tykwa, czyli to samo co tam miałem, tylko że usuwająca, no, dająca odporność na ogień, fajne. A tutaj boska trawa. Tajemny lek przywracający pełne żywotności, leczący wszystkie stany anormalne. Mała część Ashiny jest niesłychanie stara. Mówi się, że dawna gleba, skały i woda, które przyciągnęły tę ziemię, przyciągnęły uwagę bogów. Lekarz Dogen badał florę tego prawdopodobnego miejsca i zdołał spowodować problem tego szczególnego leku. No wiecie co? Chyba nie musicie naprawdę już nic o tych rybach mówić, patrząc na całość, to sakiewka. Czyżbym zobaczył tą rybę? Czy one pływają... w głębinach? Dobra, wiecie co, możesz im powiedzieć, co mam zrobić z tymi rybami, które pływają głębiej, bo... Jak nie są tu te całe karpie skarbów, ale te pływają głębiej i nie mogę ich złapać. A jak nie są... No cóż, a jednak chciałbym tą nową technikę bitewną. Wow. Kto by myślał, że to jest chyba pierwsza gra w historii From Software, w której można pływać. Chociaż, no nie ukrywam, Sekiro ogólnie jest dosyć unikalną grą.
Więc cóż, dobra, wiecie, ta gra jest jeszcze lepsza niż sądziłem. A co dopiero będzie, jak się rozwinie wszystko. I kolejny posążek. No cóż. Wiecie co, dzisiaj postaram się trochę krótszy odcinek, wybaczcie, ale czas mnie goni. Więc no nie jestem w stanie aż tyle nagrywać, co ostatnio. Wow, coś jakoś dziwnie dobrze mi ci idzie. No tak, dziwnie dobrze, patrząc na to, że już przy moim ulubionym sumo? Tak, w sumie go chyba można nazwać sumo. Zginęłem kilkukrotnie, to no na pewno dobrze. No to w sumie prawie zginęłem. Czy ten stan taki agonalny, po którym się wskrzesza, można nazwać śmiercią? Dobra. Istotne. Ale zanim coś, to... duszek. Chociaż liczyłem na coś więcej. Jest! Jest coś więcej! Te cukierki chyba były. Mam nadzieję, że tak, gdyż no nie chce mi się, powiedzmy, potem musieć szukać tych, których akurat nie przeczytałem. A właśnie, zapomniałem też wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jedna rzecz jest tylko, którą... A tutaj mam na przykład umiejętności, dobra. Której wam nie pokazałem, tak dalej, co w tym fragmencie krótkim, który mi wykraszował. Otóż cukierek Ako. No... Cukierki wytwarzane w świątyni Senpao przy pełnym błogosławieństwem Ako na pewien czas zwiększa siłę ataku. Ugryźć cukierek i przejmie pozycję Ako, aby trzymać błogosławieństwo nieludzkiego ducha. Duchy usłabiają nadmiar karmy. Należy mocno przegryźć cukierek i znieść to, co nastąpi. No więc kontynuując właśnie... No cukierki na obrażenia. Swojego fajnie było, gdybym mógł ogólnie ulepszyć sobie obrażenia, czym siłę ataku, co... No... Jak zwał, tak zwał. Bo... No, im silniej będę działał, tym łatwiej będzie mi wygrać i w ogóle. A teraz zobaczymy, czy to prawda, co tam... Tak. Czy taka jest nawet logiczna? Można robić ciosy w plecy ze skradaniem się, aby unicestwić wroga. Jest, nie, taka jest dużo bardziej realistyczna niż Dark Souls pod wieloma względami. Jak nic, jest to spory plus. Zobaczmy tylko, czy coś jeszcze tu w ogóle jest wartego uwagi. Na pewno jest gałąź się, ale to za chwilę. Na razie chcę ten domek zwiedzić. No ale oczywiście płomienie mi nic nie robią, po co? O, przedmiot. I przeciwnik. Dobra. Takie niefortunne miejsce, że prawie zginąłem. No już nie mam tej chwili leczniczej. Ale za to mam granulki. Zaraz chyba trzeba będzie wrócić się. Serio, nic tu nie ma. Nie. No to chociaż złapmy gałązia. Odłamki naczynia, serio. Więc to jak nic. My mamy po prostu to samo co otoczaki, daj na to w Bloodborne. A nie ukrywając, tego miałem tak dużo, że po prostu szkoda. Co zbierać. A gdzieś będę mógł coś za to, powiedzmy, potem zyskać przez sprzedawanie tego, to byłoby fajnie. Ale proszę, proszę. Jakim cudem. Nie, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tu będzie można pływać. Wow. I w ogóle dzięki, że nikt nie zaspoilerował tego. Tego i tych wszystkich karpi. Gdyż. No wiem, że ludzie mają spore tendencje do spoilerowania, więc. Po prostu jestem nawet podwójnie wdzięczny za to, że udało się wam nie zaspoilerować. Nie no, wskrzeszamy się! Chociaż w ogóle do tej pory nie wiem, czy przez umieranie macie na myśli nawet takie coś, czy tylko umieranie. Więc możliwe, że dalej te negatywne skutki, no, są, że tam będą. Nawet za takie, powiedzmy, niewinne, no, wskrzeszanie się czy coś. Wiesz co, jest ich dużo, to może fajnie byłoby przetestować tą... Chyba wiecie co, nie, to jest zbyt niebezpieczne. Więc inaczej mówiąc, pastylki. I na gałąź, ja nie chcę umierać.
Nie no, ale jak nic nie zastąpią mi tej tykwy leczniczej całej, czy co to tam jest, ale... Więc te pastylki są zbawieniem. Chyba najmądrzej byłoby się teraz wycofać. No ale jestem już tak blisko nowych złomów, jak ja je nazywam. Nie, wiecie... Jeszcze ten moment chyba jestem w stanie przeżyć na... O, kolejny balon, super. Prawo gaśniczy... O, ognista lufa. Żelazna lufa, która pluje ogniem. Można ją dodać do protezy Shinobi, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. Uuu, fajne. Trudno zapanować nad ścieżonymi czerwonookimi? Okej. Okay. Dysponując jedynie ludzką siłą. Jednak broń ogniowa mogłaby przysłużyć do powstrzymania ich. Ponoć nade wszystko broń się ognia. Nie wiem nawet co to jest, ale... Uuu. No fajnie. Popioły. Fajnie. Mam nowy złom do protezy. Nie, wybaczcie, że tak wszystko nazywam złom, ale już przyzwyczajenie dosłownie. Po prostu przyzwyczajenie do tego, że na większość rzeczy mówię złomy, więc no. Nie wiecie co, no nie, ciekawość mi zżera, więc. Nie powinienem kończyć odcinek, ale. No i przy okazji jeszcze najlepiej byłoby, gdybym poszedł do posążka, ale. Those worthless bastards. Hello. You are Shinobi. Nie, nie ma co. Jest środek bitwy, znajdziesz umierającego człowieka, a ty tak... Hello. Nie, super. Uuu, toporek. Their skulls wide open. Wiecie co, chyba jednak będzie taki sam odcinek jak ostatnio, więc... Pod końcem długości, więc no nie będziecie mieli przynajmniej na co narzekać. We burning this temple next fall? No, leave it. Go on to the next one. But if there's any offerings, we could give them to Lord Juzo. Super. Co mi zauważyło? Jak tak możesz podsłuchiwanie mi zepsuć? Zły jesteś. A może nawet zły, niedobry. Jakby nie było w moich ustach zły, niedobry, to oznacza naprawdę dużo. Negatywnych rzeczy. Tam tak zlamiłem, nie mam żadnych wskrzeszeń w ogóle. Tutaj kokrze po prostu. Co mnie znowu... Wściekły kurczak? A ten skąd się tu wziął? Dobra, niech ginie już w normalny sposób. Mam 2 punkty umiejętności. Fajnie, fajnie. Zobaczmy, co my tu mamy. W ogóle? Serio, tylko przedmiocik? Ale dobra. Jednak nie mam rodzenia. Jest nowa rzecz. Topór Shinobi Małpy. Ciężki, używany przez Shinobi topór z czarnego żelaza. Można go dodać do procesu Shinobi, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. Ten prosty topór nie tyle tnie, co miażdży wszystko swoim ciężarem. Kiedyś było to ulubione narzędzie Shinobi znanego jako skacząca małpa z zatopionej doliny, ale zostało stracone wraz z jego lewą ręką. Dobra, wiecie co... pozwólcie, że się tylko tutaj wejdę, bo... No ciekawość... Nie daje mi spokoju. No jasne, kurczaki, bo co by innego to mogło być? No, ile ich tutaj... Jest, nie! Nie chcę, nie, ja nie umrę! Nie przez te kurczaki! Nie przez kurczaki! Dobra, wiecie co? Już prawie zginęłem od tych kurczaków, także no, czas też się zbliża. To niech będzie, że na zakończenie tego odcinka po prostu... cukierek, gonka. Gokana, przepraszam, gonka za dużo Hearthstone'a. Cukierek wytwarzany przez łowców Shinobi. Nowe rzeczy. Ze świątyni Misen. Wzmocniony błogosławieństwem Gokana. Na pewien czas zmniejszy otrzymywane obrażenia postury. Ugryź cukierek i przyjmij pozycję Gokana, aby otrzymać jego nieludzkie błogosławieństwo. Mnisi z Misen doskonale opanowali techniki zabijania Shinobi. A sztuka ta wymaga ciała o niezłomnej posturze. Dobra, wiecie co. Patrzę na to, skąd przyszedłem, w którą stronę idę. Prawdopodobnie to jest skrót, więc... Tak? Miałem rację, więc cóż... Wygląda na to, że nie umrzemy. Nie no, super. Także na zakończenie, jak mówiłem, idziemy tylko zamontować nowe
złomy? Pracuję odpoczynek, robię. Nie, dobra, idziemy zamontować nowe akcesoria do protezy. O, jesteśmy ten czas spod ściany? Teraz jesteśmy z mojego czasu zadowolonego z ukrycia. Dobra, nie zdążyłem przeczytać. Ale nie wiedziałem, że coś takiego jest. Zobaczymy, czy mamy coś nowego do powiedzenia. I'm glad you've... This power, it's... I don't... Goodbye. Nie, no nic nie mówię. Zobaczymy, czy on coś powie. So, you're... Was that war? Was it real? Whether it was a dream or it was reality, I have no idea. There is one thing I can tell you. Oh. The great Buddha has seen fit to awaken old memories within you. Ciekawe, nie powiem, ciekawe. That is what it all depends upon. I'm not sure if what I saw is what truly happened. That's how it works. Jest spoko. Ale póki co nowe przyrządy, toporek, narzędzie, topór i tak dalej. Siła tkwi w wadze, jedno uderzenie może coś rozbić tarczę. Taki malutki spoilerek, patrząc na to, że chyba tarczę nie spotkaliśmy. A może był? Nieważne. Ale bierę i dysza ogniowa. Narzędzie procesu z wmontowaną ognistą lufą. Użycie wymaga symbolu ducha, no klasycznie. Zdaje wrogom obrażenia od ognia dzięki ognistym wybuchom krótkiego zasięgu, wywołując przy tym stan w płomieniach. Fajnie. Trudno opanować furię czerwonookich, gdy dysponuje się jedynie ludzką siłą, ale ognia boją się nade wszystko. Twarz nie potrafi wzbudzić ich strach. Nie wiem, czym są czerwonooki, czy czerwonooki, ale niech będzie. No be prosthetic. Appears you've taken to it quite well. Here. This is for you. Ezoteryczny tekst protezy. Ta jednak księga opisująca różnorodne techniki posługiwania się protezą Shinobi umożliwia naukę umiejętności stylu protezy. Wybaczysz tak szybko, ale już czas nam się kończy. A autor księgi porzucił ścieżkę Shinobi, ale nie potrafił przerwać swoich drobiazgowych badań. Nigdy się nie spodziewał, że kiedykolwiek przekaże komuś swoją wiedzę. Wiecie, co mi się wydaje, że to może być ten gościu. What is it? It contains ways to bite into your foes with that fang of yours. Nie, jak nic, to musi być ten gościu. Fighting techniques for your prosthetic arm. I see. I had thought that prosthetic techniques would ever be needed again, but it seems wrong. Nie, nie. No matter what I do, that will not do. Dobra, wiecie co? Nie ma tu nic, chcę nic powiedzieć, ale mi się już aż nader wydaje, że ten gościu po prostu coś przed nami ukrywa. I że to na przykład on był tym gościem. O, fajny toporek. I działko ogniste. Dobra, zobaczmy w ogóle, co to za nowe rzeczy i na tym już kończymy odcinka, jak nic. A więc cóż, zobaczmy. Podwójny cios? Dodaję sztukę walki Shinobi, podwójny cios. O, super, Shinobi, więc nie będę musiał się przejmować tym, że nie mam ten... No, że jak to się nazywa, nie mam miejsca na nią. Sztuka walki Shinobi, która poszuczy niektórym część procesu, ma jest wykonanie cięcia mieczem i wpadł do przodu. Pozwala szybko zbliżyć się do wroga. Pozwalające narzędzie protezy, shuriken i dwa jakieś inne. Okej, okay, są nowości, ciekawe. A drugie to atak na linię, Dodaję sztukę walki Shinobi, atak na linię. Pozwala wykorzystać impet skoku na linię do rzucenia się na wroga i wykonania ataku mieczem. Proteza Shinobi to idealne narzędzie do ograniczenia zbędnych ruchów poprzez łączenie impetu z atakiem. Podczas ruchu z użyciem haka z inną RB, atak na linię wykorzystuje impetu ładowania, by wypełnić pewność czas mieczem. Okej, fajnie. A... Dobra, a tutaj to... Połóżnik, który będzie protezy, podwójny cios. Skacz przez siebie i wykonaj zamieszczenie. Dobra, wiecie co, ja nie wiem, co wyście wybrali, ale ja standardowo blokuję. I po prostu ja się z wami żegnam, gdyż odcinek tak już jest długi. O, fajne, nawet ujęcie mi przez przypadek myszka zrobiła. Także jeśli wam się podobało, no to subskrybujcie, komentujcie i w ogóle. Mam nadzieję, że... No... Sekiro dalej będzie taką wspaniałą grą jak do tej pory. No i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Hej!